Gmina Żarnów ma wiele do zaoferowania zarówno swoim mieszkańcom, jak i turystom. W Międznej Murowanej powstały jedne z największych w województwie tereny rekreacyjne. Urokliwe centra miast oraz atrakcje dla zwiedzających zachęcają do czynnego odpoczynku i rekreacji. Zabytki to przede wszystkim obiekty kościelne. Znajdziemy tam dzieła sztuki sakralnej liczące kilkaset lat. Dbamy o pamięć i kulturę. W izbie regionalnej poznasz tajniki dawnego wiejskiego życia, zwyczaje i prace ludzi żyjących w tamtych czasach. Dla miłośników mocnych wrażeń przeznaczona jest strzelnica, gdzie można próbować swoich strzelniczych umiejętności. Na wypoczynek rodzinny zaprasza stajnia artystyczna. Dzięki jeździe konnej poczujesz, jak podróżowali nasi przodkowie. Dbamy o kondycję fizyczną naszych mieszkańców. Organizujemy treningi i zabawy sportowe. Dla naszych milusińskich wybudowaliśmy szereg placów zabaw. Tam mogą wesoło spędzać czas ze swoimi rówieśnikami. Wiele projektów jest dofinansowanych z funduszy unijnych. Urząd Gminy w Żarnowie przoduje w wykorzystaniu tych środków na inwestycje i rozwój regionu. Powstają kolejne ośrodki użyteczności publicznej, dzięki którym ulega poprawa jakości życia mieszkańców. Organizujemy szereg wydarzeń i uroczystości. Znajdą tutaj sporą dawkę emocji zarówno turyści, jak i osoby z obszaru naszej gminy. Na naszym terenie jest wiele zakątków, gdzie natura pozostała nietknięta. To rezerwaty przyrody zachęcające do czynnego odpoczynku i wycieczek krajoznawczych. Niektóre z nich tworzą obszar chroniony Natura 2000. W 2019 roku została zakończona inwestycja w Miedznej Murowanej, dzięki której zwiększy się potencjał turystyczny gminy Żarnów. Zapraszam wszystkich do gminy Żarnów, a szczególnie do położonej w północno-wschodniej części tejże gminy, znanej turystycznej miejscowości Miedzna Murowana. Miedzna Murowana słynie z zalewu, który został na rzece Wąglance zbudowany w latach 70. Gmina Żarnów od wielu, wielu lat podejmowała próby związane z możliwością gospodarczego i turystycznego zagospodarowania brzegów zbiornika w Miedznej Murowanej. Udało nam się to w 2016, kiedy uzyskaliśmy wszelkie niezbędne zgody i zaczęliśmy gromadzić dokumenty po to, aby móc stworzyć tutaj piękny obiekt pod nazwą Ośrodek Wypoczynkowy, który mógłby służyć nie tylko licznie przybywającym tutaj turystom, ale również i miejscowym mieszkańcom, miłośnikom wypoczynku nad wodą. W bieżącym roku zakończyliśmy kilkuletnie zmagania związane nie tylko z napisaniem projektu, ale również wdrożeniem jego w życie i realizacją tego wyjątkowego w historii gminy Żarnów i powiatu opoczyńskiego dzieła. Powstał ośrodek wypoczynkowy bardzo bogato wyposażony.
w skład którego wchodzi nie tylko bardzo okazały budynek obsługi ruchu turystycznego, nie tylko molo, łączna długość wszelkich pomostów przekracza 200 metrów, nie tylko liczne pomosty wędkarskie, w tym również te przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, ale również bardzo nowoczesny i funkcjonalny plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, pole namiotowe i wiele innych elementów turystycznej i gospodarczej infrastruktury. Samo to, że w Mieznej Murowanej gniazdują i przebywają setki, jak nie tysiące ptaków, predestynuje nas do tego, żeby móc cieszyć się z bliskiego obcowania z przyrodą i naturą. My oferujemy mieszkańcom i turystom również aktywny wypoczynek poprzez korzystanie z ogólnie dostępnych rowerów wodnych, kajaków, łódek. Mamy przygotowaną marinę do wodowania jednostek pływających. Cieszymy się niezmiernie z oddania do użytku obiektu, który kosztował niebagatelną kwotę 5,5 miliona złotych, z czego większość pochodziła ze środków unijnych. Wierzymy gorąco, że będzie to serce nie tylko powiatu opoczyńskiego, ale również kilku ościennych powiatów, a w miesiącach wiosennych, letnich oraz wczesnojesiennych będzie tutaj przebywało bardzo wiele osób cieszących się z obcowania nie tylko ze sobą, ale również ze wspaniałą, nieskażoną żadnym przemysłem naturą.